Śpiewamy 26. rocznicę powstania stowarzyszenia. Na tej gali corocznie wręczamy statuetki przedsiębiorczości. Dzisiaj mamy również specjalną okazję. Na tej gali będziemy mieć wydarzenie, na którym wręczymy tytuł honorowy członka Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Jest to tytuł przyznawany też raz do roku i przyznajemy je osobom, które w sposób wybitny wyróżniają się, mają szczególne osiągnięcia, ale również tym ludziom, którym idee naszego stowarzyszenia są bliskie. Serdecznie gratuluję akcesu do grona uhonorowanych przez nasze stowarzyszenie i zasłużonych osobistości polskiego życia publicznego. Uhonorowanie pana profesora przez naszą kapitułę pojmuję jako zaszczytny obowiązek całej naszej społeczności. Ad multos ans, drogi panie profesorze, raz jeszcze moje gratulacje. Szanowni Państwo, dziękuję za to wyróżnienie. Naprawdę lubię bardzo się ze strony Stowarzyszenia, bo w roku aktywie dostałem nagrodę w postaci tego pióra, prawda? Bardzo jestem wdzięczny i zaszczycony. 4 lata temu członkowie Stowarzyszenia doszli do wniosku, żeby przyznawać 3 statuetki nazywane statuetkami Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. I te 3 statuetki są w kategoriach przedsiębiorca, menadżer. Dostrzeżono również bardzo ważną społeczną działalność przedsiębiorców, menadżerów i 3. kategorią jest kategoria przedsiębiorca, menadżer społeczny. Proszę Państwa, statuetkę otrzymuje Roman Piech. Statuetkę w tej kategorii otrzymuje pan Bogdan Bawiec. Statuetkę tej kategorii otrzymuje Jerzy Franckiewicz. Numer 1 trafiła w moje ręce jako przedsiębiorca. Dzisiaj jako przedsiębiorca i społecznik cieszę się niezmiernie bardzo z tego powodu, a chciałbym wszystkim życzyć, żeby ta poprzeczka, żeby otrzymać tę nagrodę, była coraz wyższa. Dziękuję pięknie.